Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent na patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent na patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj szczoty, moim zdaniem, z wysokiej półki, jeżeli chodzi o czyszczenie wnętrza felk. Easy Detail i tu mamy Speedmaster Daytona i też niby Easy Detail. W sumie jakby te same szczoty, kurczę. Ale będąc u właśnie miejscowego szamana, przepraszam, przestawię sobie troszeczkę. O, tak może. O, zdecydowanie lepiej, wybacz. U miejscowego szamana jak byłem, tak ją dotknąłem, mówię, kurczę, słuchaj, mówię, mam wrażenie, że ona minimalnie jest twardsza od tej niebieskiej. I z tym, że ta wiadomość troszeczkę tyra, ponad rok. I tak sobie pomyślałem, kurczę, sprawdzę. Zobaczymy, którą będzie mi się lepiej czochrać. Tak naprawdę w wyglądzie no, różnicy nie ma żadnego. Żadnej różnicy. Może troszeczkę, ja z początku myślałem, że mają inny ten niby sztuczny włos na przemian z tym czarnym. Mam wrażenie, że tu jest więcej czarnego. Niewiele, ale takie mam wrażenie. I może to być przyczyną czego? Zapraszam cię do dalszej części filmu, gdzie zacząłem zabawę z felgami przy Mańku. Jak na moje oko, jak na moją rękę i jak na moje wyczucie, niebieska zdecydowanie lepszą robi pianę. Jakoś tak bardziej miękko, jakby się lepiej układała, lepiej, płynniej się nią pracowało. Ta nie jest zła. To nie jest tak, że one praktycznie są bliźniacze, ale moim zdaniem zdecydowanie jakoś ta robi lepszą pianę, jakby trzymała więcej wody, kurczę. Jakby tą pianę cały czas trzymała. Ta jakby... No niby myjesz nią, ale kurczę, mam wrażenie, że jest sztywniejsza. I tak jak mówiłem wcześniej, możliwe, bo tu są takie czarne, czarny sztuczny włos i mam wrażenie,
Że ta niebieska ma więcej? No chyba nie. Kurczę, nie wiem. Możliwe, że to jest spowodowane tym, że ta jest nowa, ta już używana i ta już jest troszeczkę przyczochrana i może dlatego jest taka bardziej miękka. Ale kurczę, no jest sztywniejsza ta. No naprawdę jest. Ta się lepiej kładzie jakoś, tak? Kurczę. Więc mówię, kurde, no coś w tym musi być, że ta lepszą robi pianę. Więc stwierdziłem, co? Zamoczę je we wiaderku i chciałem zobaczyć, która trzyma więcej wody. Która złapie więcej wody. Zobacz, jak to wyglądało. No dobrze, w sumie powiem tak, ilość wody praktycznie taka sama, tam nie ma różnicy, ale jest jedna różnica. Z tej po tym samym czasie musiałem więcej wycisnąć. Ta praktycznie od razu zrzuciła między prawie 200 ml, ta powyżej setki. I dopiero po przejechaniu właśnie ręką dobiło do tylu, co zrzuciła ta. Więc myślę, że tu jest ta moim zdaniem troszeczkę lepsza jakość, że ta trzyma lepiej wodę i z tego tytułu robi lepszą pianę i moim zdaniem lepiej się nie umyje. Najśmieszniejsze jest to, że one wyglądają identycznie, kurczę. No tak naprawdę jest, no w tym włosie jest taka różnica, kurczę. Mówię, możliwe, że to, że ta już troszeczkę tyra, a ta jest świeża. Możliwe, że ona po czasie też zrobi się, ale kurde, jest jedno na niedociągnięcie. Przy tej tego nie miałem. Ta idealnie docięte, a tu już znalazłem jeden wystający. Hehehe. Widać go? Widać. No właśnie. Teraz szukam tutaj. No nie, no nie ma. Ale to i tak nie ma wpływu na mycie felk. Teraz tak, ta się troszeczkę już zaczyna niektóre niteczki, tak jak widać, włoski kłaść. I to jest fajna sprawa, bo ja ją rozczesuję taką samą szczotką co rękawice i używam do tego suszarki. Podgrzewam. Ładnie je prostuje, wyciąga.
możesz nią odwracać, w ten wałkować, że tak powiem, grzać i wałkować, żeby ten włos rozprostować, a najlepiej czesać. I fajne jest też to, ważne, żeby ją wieszać. Jak schnie, niech ten włos idzie w jedną stronę, nie kładziemy ich. Tę szczotę jak położysz, ona się ubije. Później będzie ciężko, żeby wróciła do pierwotnego kształtu, więc zdecydowanie stąd właśnie u mnie ten sznureczek, żeby one sobie wisiały. I teraz tak, osobiście, jeżeli na chwilę obecną miałbym wybierać z tych dwóch, wybrałbym niebieską. Z tego względu, że moim zdaniem jest delikatnie większa. Nie jest to kolosalna przewaga. Minimalna. Lepszą trzyma pianę i moim zdaniem może i mniej rysować felgi. Czyli trzyma jakby więcej wody i lepszą robi piankę. Więc tutaj mam wrażenie, że ta jest sztywniejsza. Oczywiście być może po czasie ta zrobi się również tak samo miękka jak ta, bo wizualnie jest to samo, ale będąc już u szamana na miejscu, nawet mu powiedziałem, słuchaj, kurczę, mam wrażenie, że ona jest sztywniejsza. I na chwilę obecną przeczucie mnie nie myliło. Więc moim zdaniem, jakbym miał teraz kupić, z którejś z tych szczot wybrałbym zdecydowanie niebieską. Mam nadzieję, że troszeczkę Ci przybliżyłem te szczoty, bo po internecie krążą właśnie informacje, że są identyczne i są. Z niewielką przewagą dla niebieskiej, jak dla mnie, na plus oczywiście. Tak naprawdę myślę, że są bliźniacze. Możliwe, że wpływ, jeszcze raz się powtórzę, ma to, że ta już swoje wymyła. Osobiście nie widzę zamiennika dla tych szczotek, jeżeli chodzi o wnętrze felg. Bomba, rewelacja. Tu płacisz 150 zł, ale naprawdę masz jakość na lata. Jak ją pilnujesz oczywiście odpowiednio, co jakiś czas przeczesujesz, ten włos układasz, będzie Ci naprawdę długo służyć. No dobra, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że troszeczkę Ci je przybliżyłem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!